Jeszcze raz, noską prolepia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I już, żeby nie przedłużać, bo Państwo się przedstawią, wszystko też o sobie, wszystko, bardzo dużo o sobie powiedzą, dlatego może ja nie będę tutaj już przybliżać Państwo, Pani Margaret i Pan Mike Fenelon. Witamy serdecznie. I oddaję już głos. We are very happy to be with you today. Bardzo cieszymy się, że możemy u Państwa dzisiaj gościć. It is hard to believe we've almost been in Poland for one week already. Trudno jest nam w to uwierzyć, że jesteśmy już w Polsce prawie od tygodnia. We've had a beautiful pilgrimage starting in Warsaw to Bydgoszcz, to Gdańsk and to here now. Odbywamy piękną pielgrzymkę. Byliśmy w Warszawie, następnie w Bydgoszczy, a teraz gościmy tutaj w tym miejscu. Jest to piękna pielgrzymka. It has been very nice to meet all the people in the different centers and to know a little bit about your cities and your history. Pięknie jest spotykać ludzi w różnych ośrodkach, dowiadywać się o waszych miejscowościach. So thank you for inviting us and letting us enjoy being here with you in Poland. Dziękujemy więc za zaproszenie i za to, że możemy tutaj być w Polsce. And we are happy to share with you our experiences of growing up in Milwaukee with Father Kentenich when we were children. Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem tego, jak dorastaliśmy wraz z ojcem Kentenichem w Milwaukee. It is a joy for us to be able to share with you this beautiful legacy that Father Kentenich gave us in Milwaukee. Naszą radością jest to, że możemy podzielić się z Wami tą piękną spuścizną, którą pozostawił sobie po sobie ojciec Kentenich w Milwaukee. Especially with the birth of the home shrine there and the many graces this gives families. W szczególności, jeśli mówimy tutaj o narodzinach sanktuarium domowego i wieloma łaskami, które się z tym wiążą dla rodzin. And we believe that the home shrine is one of the most beautiful gifts that Schoenstatt has to offer the church and the world. I wierzymy, iż sanktuarium domowe jest najwspanialszą rzeczą, którą ruch szenstacki może ofiarować Kościołowi na całym świecie. You will notice that whenever we talk of Father Kentenich, we just say Father. Zwróćcie uwagę, że kiedykolwiek mówimy o ojcu Kentenichu, mówimy po prostu o nim jako o ojcu. Because that's what he was for us, a father. Ponieważ to właśnie on był dla nas ojcem. We knew nothing of the great Schoenstatt movement in South America and Europe. Nic nie wiedzieliśmy na temat wielkiego ruchu szenstackiego w Ameryce Południowej i w Europie. Or Father Kentenich as a great founder of a movement within the church. Bądź o tym, że ojciec Kentenich jest założycielem wspaniałego ruchu w Kościele. For us, he was always father. Dla nas on zawsze był ojcem. Always concerned with our needs. Zawsze troszczył się o nasze potrzeby. And always available to us whenever we wanted to see him. I zawsze był dla nas dostępny za każdym razem, gdy pragnęliśmy się z nim spotkać. Father Kentenich could really be a father to his children in Milwaukee. Ojciec Kentenich był zaprawdę ojcem dla swoich dzieci w Milwaukee. One of the Schoenstatt fathers told us
that you do not know someone until you know their name, their face, and their home shrine. Jeden z ojców chrzestackich powiedział nam, że nie znamy osoby, póki nie poznamy jej z imienia, nie poznamy jej twarzy i miejsca, gdzie przebywa, gdzie mieszka. So we'd like to introduce to you our family and our home shrine. Pragniemy więc przedstawić wam naszą rodzinę i nasze domowe sanktuarium. This is our family in our home shrine. Oto nasza rodzina w naszym sanktuarium domowym. We were blessed with two children. Zostaliśmy pobłogosławieni dwójką dzieci. Our oldest, Sarah, is 38 years old. Najstarsza córka Sara ma 38 lat. She's single and she continues to pray for a good Catholic husband. Nie ma jeszcze męża, ale nieustannie modli się o dobrego męża katolika. So we ask you to pray with us. Prosimy więc was, byście modlili się za nas. Our son Stephen with his wife Mary have our three grandchildren. A oto nasz syn Stephen z żoną Mary i trójką dzieci. Our parents are members of the first course in the Family Institute in Milwaukee. Nasi rodzice są członkami pierwszego kursu Instytutu Chrzestackiego w Milwaukee. And Mike and I are members of the second course of the Family Institute. A Mike i ja jesteśmy członkami drugiego kursu w Instytucie. And this is our home shrine. A oto nasze sanktuarium domowe. The name of our home shrine is Home in the Hands of Our Father. Nazwa naszego sanktuarium to Dom w rękach Ojca. And this is our home. Oto nasz dom. We live in a small town between Milwaukee and Chicago. Mieszkamy w małym miasteczku pomiędzy Milwaukee a Chicago. It's out in the country. And this is our backyard. Dom tak naprawdę jest poza miastem, na terenach już wiejskich, a oto nasze podwórze. We are blessed to live in front of a beautiful conservation land. Mamy to błogosławieństwo, iż mieszkamy przy pięknym rezerwacie. This is my family in 1964. Oto moja rodzina w roku 1964. Father Kentenich came to our home for the blessing of the name of our home shrine. Ojciec Kentenich przybył do naszego domu, aby pobłogosławić nazwę naszego sanktuarium domowego. I am the oldest of 12 children. Jestem najstarszy z 12 dzieci. My parents were a good Catholic couple. Moi rodzice byli dobrym katolickim małżeństwem. My father was very active in the Legion of Mary. Mój ojciec był aktywnym, bardzo aktywnym członkiem Legionu Maryi. In the evenings after work and on weekends, many times he would be out in the parish talking to people and inviting them to come back to church. Wieczorami w weekendy przebywał na terenie parafii, rozmawiał z ludźmi i zapraszał ich do kościoła. Well, this was a very good apostolate. It was causing some tensions between him and my mother. Był to bardzo dobry apostolat, tym niemniej powodował on pewne napięcia pomiędzy moimi rodzicami. Because my mother was home alone with all of the children most of the time. Ponieważ moja matka przez większość czasu była sama w domu z dziećmi. And it was at just at this time that they met Chrzestak.
I właśnie mniej więcej w tym czasie poznali oni ruch chrzęsztacki. We lived near a school in which the Schoenstatt sisters taught. Mieszkaliśmy w pobliżu szkoły, w której nauczały siostry chrzęsztackie. And my father would visit them and try to encourage them to join the Legion of Mary. Mój ojciec odwiedzał je i zachęcał do tego, by wstąpiły do Legionu Maryi. And they would try to encourage my father and mother to come into Schoenstatt. A z kolei one zachęcały moich rodziców, by wstąpiły do Schoenstattu. Whenever my father would visit the sisters, they would send him home with a big bag of bread and cookies and cakes. Za każdym razem, gdy mój tata odwiedzał siostry, to odsyłały go do domu z wielką torbą pełną chleba i różnych ciasteczek. As children liked my father to visit the sisters. W związku z tym dzieci lubiły, gdy tata odwiedzał siostry. Then they invited my parents to come to a Monday night talk that father was giving. I wówczas zaprosiły one moich rodziców na konferencje, które ojciec prowadził w poniedziałkowe wieczory. These were the talks that father gave to married couples every Monday night for over 10 years. To były konferencje, które ojciec prowadził dla małżeństw przez okres prawie 10 lat. In 1960, my parents went to the first Monday night talk. W roku 1960 moi rodzice po raz pierwszy uczestniczyli w poniedziałkowej konferencji. After the talk, the Schoenstatt sister there introduced my father and mother to Father Kentenich. Po konferencji siostry schoenstattskie przedstawiły mojego tatę i mamę ojcu Kentenichowi. My father was one that didn't like to be pushed into anything. Ale mój tato z samej z natury siebie bardzo nie lubił, kiedy go do czegoś przymuszano. And he said to Father Kentenich that if he had to choose between Schoenstatt and the Legion of Mary, he would take the Legion of Mary. I powiedział wówczas ojcu Kentenichowi, iż jeżeli ma dokonać wyboru pomiędzy Schoenstattem a Legionem Maryi, to wybierze oczywiście Legion Maryi. The Schoenstatt sister was horrified that my father would speak to Father Kentenich this way. Siostra schoenstattska przeraziła się, że mój ojciec w ten sposób rozmawia z ojcem Kentenichem. But Father Kentenich said nothing. Ale ojciec Kentenich nic nie powiedział na to. He looked into his eyes and smiled. Popatrzył mu w oczy i uśmiechnął się. 6 months later, my mother and father made their covenant of love and their blank check. 6 miesięcy później moi rodzice zawarli przymierze miłości in blanco. And 1 year later they made their inscriptional covenant. A rok później zawarli swoje przymierze inscriptio. Father had totally won their hearts. Ojciec bez reszty zdobył ich serca. My parents first met Father Kentenich in 1958 when I was 5 years old. Moi rodzice po raz pierwszy poznali ojca w roku 1958, gdy ja miałam 5 lat. I'm in the middle of 7 children and it was very similar in my family as it was in Mike's family. Stoję tutaj pośrodku 7 dzieci i sytuacja w mojej rodzinie była bardzo podobna do sytuacji w rodzinie Mike'a. After work, my father was very busy with different things, good things with the church. Po pracy mój ojciec bardzo mocno angażował się w dobre rzeczy w kościele.
And again, my mother was at home alone with the children. I tak samo moja mama była sama w domu z dziećmi. I remember as a 5-year-old child hearing my mother crying a lot. Pamiętam jako 5-letnie dziecko, jak moja mama wielokrotnie bardzo mocno płakała. And it was at this time that my parents began to look for something spiritual for the two of them as a couple. I w tym właśnie okresie moi rodzice zaczęli rozglądać się za czymś duchowym jako małżeństwo. There was a couple at their parish who invited them to come to the Monday night talks to meet Father Kentenich. W ich parafii było pewne małżeństwo, które zaprosiło ich na poniedziałkowe konferencje głoszone przez ojca. And when they went, they were immediately captivated by what Father Kentenich said. Gdy tylko udali się na to spotkanie, to natychmiast zostali znowu też zdobyci przez ojca przez to, co on głosił. They said never had they heard any other priest or anyone speak about marriage and family life the way Father did. Powiedzieli, że nigdy nie słyszeli żadnego księdza ani innej osoby, żeby w ten sposób mówiła o małżeństwie. Father stressed, especially to the fathers, that the family was the first apostolate for them. Ojciec podkreślał, szczególnie kierując te słowa wobec ojców, iż rodzina jest pierwszym miejscem apostolatu. Before doing other things, it was important that they look to their wife and to their family as the first work when they come home from work. Zanim cokolwiek mają czynić, to winni patrzeć po pierwsze na swoje żony i dzieci jako podstawowe miejsce pracy, gdy powracają do domu z pracy zawodowej. And both of our fathers took Father Kentenich's message very deeply into their hearts. I oboje nasi ojcowie przyjęli bardzo głęboko do serca to, co mówił ojciec Kentenich. So Father helped bring our family home together, both physically and spiritually. Ojciec więc przyprowadzał nasze rodziny do domu w wymiarze zarówno fizycznym, jak i duchowym. And over the years, as I grew, I remember my mother didn't cry as much as she used to. I przez kolejne lata, gdy dorastałam, pamiętam, że moja mama już nie płakała tyle, co kiedyś. There was a greater atmosphere of joy in the home. W domu panowała atmosfera większej radości. These are some of the first couples that met with Father Kentenich at those Monday night talks. Oto jedne z pierwszych małżeństw, które spotykały się z ojcem Kentenichem na poniedziałkowych konferencjach. They were simple, ordinary people. To byli zwykli, prości ludzie. They were carpenters, electricians, teachers. To byli stolarze, elektrycy, nauczyciele. They were all looking at how they could live their life of faith better. Oni wszyscy przyglądali się temu, w jaki sposób mogą prowadzić lepsze życie wiary. And Father helped them find the way through the covenant of love and being at home in the shrine. I ojciec pomagał im w tym poprzez przymierze miłości i poprzez sanktuarium domowe. You can see these couples are a little bit older and many of them they had their children were already out of the home. Widzimy, iż te małżeństwa były w przeważającej większości starsze, a dzieci tych małżonków już opuściły domy.
Then in the late 1950s, younger couples with young children started coming to these talks. Potem, pod koniec lat 50., na konferencjach zaczęło pojawiać się młodsze małżeństwa z małymi dziećmi. And father immediately started changing the topics that he talked on. I wówczas ojciec natychmiast zmienił tematy konferencji. He talked on the need for good, solid marriage life. On mówił o potrzebie dobrego, solidnego życia małżeńskiego. And the ideals that young married couples have to strive for. Oraz o ideałach, do których młode małżeństwa winny dążyć. And how to educate their children in a very big changing time. I w jaki sposób wychowywać dzieci w tych czasach wielkich przemian. They had a great need in their hearts. And felt at a loss of how to educate their children in the faith. W ich sercach rodziły się wielkie potrzeby i rodzice ci nie wiedzieli, w jaki sposób wychowywać dzieci do wiary. And how to bind their families together. I w jaki sposób łączyć, wiązać wspólnie rodziny, zyskiwać więzy w rodzinach, tworzyć więzy w rodzinach. And it is with these younger families that the Living Shrine and the Home Shrine stream started to grow. I to właśnie wraz z tymi młodszymi rodzinami zaczęły wzrastać strumienie żywych sanktuariów i sanktuariów domowych. It's always interesting to look back to the roots of the Home Shrine. Zawsze warto jest przyglądać się korzeniom sanktuarium domowego. It's a legacy to our father's great vision for the needs of the family of our time. Jest to spuścizna wizji, którą miał ojciec odnośnie potrzeb rodziny w tych czasach. Already in 1936, Father spoke to the Schoenstatt girls' youth about building Schoenstatt families. Już w roku 1936 ojciec Kenteni mówił młodym grupom o takich potrzebach. About creating Schoenstatt customs. I o tworzeniu schoenstattskich zwyczajów. Taking the Schoenstatt picture into the home. I o zabieraniu obrazu schoenstattskiego do domu. Then he immediately used his famous quote. I wówczas on od razu posłużył się swoim słynnym cytatem. In the shadow of this shrine, the destiny of the church will be essentially co-determined for centuries to come. W cieniu tego sanktuarium przeznaczenie Kościoła będzie ostatecznie determinowane na przyszłe wieki. So already back in 1936, Father was mentioning that the home could be a shrine. Tak więc już w roku 1936 ojciec mówił o tym, że rodzina może stanowić sanktuarium domowe. But life still had to develop this vision that Father was expressing. Jednakże życie musiało dokonywać rozwoju tej wizji, którą wyrażał ojciec. In 1948, from Santa Maria, Brazil, father wrote the letter to the Schoenstatt families in Germany. W roku 1948 ojciec napisał list do rodzin schoenstattskich Santa Maria, do rodzin w Niemczech, wysłał list z Brazylii. He said, take the picture of the Blessed Mother and enshrine her in your homes. Powiedział,
weźcie obraz Najświętszej Maryi Dziewicy i dajcie mu godne miejsce w swoim domu. Then they will become little shrines. I wówczas będziecie stawać się żywymi sanktuariami, which will prove to be a source of grace. Które okażą się źródłem łaski. Create a holy family atmosphere. Twórzcie świętą rodzinną atmosferę. And form holy family members. I formujcie świętych członków rodziny. And again, Father waited for life. I znów ojciec czekał przez całe życie. In the 1950s and 60s in Argentina, w latach 50. i 60. w Argentynie, the Schoenstatt Corner took on customs that would eventually become the home shrine. Kącik Schoenstattski przyjął zwyczaje, które ostatecznie uformowały sanktuarium domowe. In Germany in the 1950s, a living shrine stream started. W latach 50. został założony w Niemczech strumień, ruch żywych sanktuariów. But it never went very far. Jednakże ten ruch nigdy się zbytnio nie rozrósł. And Father waited for divine providence to speak. Ojciec czekał, aż przemówi opatrzność Boża. When Father left Dachau in 1945 on returning to Schoenstatt, gdy ojciec opuścił Dachau w roku 45 i powracał do Schoenstattu, he said that if he had the time, if he wasn't busy with many things, he would love to spend his time working with families. To wówczas powiedział, gdyby miał tylko taką możliwość, nie był tak zapracowany, to by bardzo chętnie spędzał czas pracując z rodzinami. Of course he was so busy when he came again to Schoenstatt that he did not have this time. Oczywiście znów był tak bardzo zajęty po powrocie do Schoenstattu, iż nie miał czasu na taką sposobność. And then divine providence spoke. I to wówczas przemówiła opatrzność Boża. 7 years later he was sent to Milwaukee. 7 lat później został posłany do Milwaukee, where our mother gave him this opportunity to spend much time with families. Gdzie matka właśnie obdarzyła go tą sposobnością, bo mógł spędzać dużo czasu wraz z rodzinami. And with these families he waited and watched. Z tymi rodzinami oczekiwał i obserwował te rodziny. Father never forced anything. Ojciec nigdy nie przymuszał do niczego. He always looked at what divine providence provided and he carefully watched as life developed. On zawsze przyjmował to, co dawała opatrzność Boża i uważnie obserwował, jak rozwijało się życie, jak życie postępowało. These next several pictures were taken in 1964 when Father came to our home to dedicate our living shrine and our home shrine. Kilka kolejnych zdjęć zostało wykonanych w roku 1964, kiedy ojciec przybył do naszego domu, by poświęcić domowe sanktuarium. In 1962, the home shrine actually began with the living shrine. W roku 62 domowe sanktuarium w rzeczy samej zostało zapoczątkowane żywym sanktuarium. It was a unique pre-development of the home shrine. Był to jedyny w swoim rodzaju wstęp do rozwoju sanktuarium domowego.
and gave the home shrine a deep root to form in. I dzięki temu domowe sanktuarium otrzymało głębokie korzenie, aby się mogło formować. During this time, Father had the opportunity to work closely with families and observe their daily life. W tym okresie czasu ojciec Kantonik mógł pracować blisko z rodzinami i mógł obserwować ich życie codzienne. And the living shrine developed as a beautiful means of binding the family together in a deeply spiritual way. Żywe sanktuarium umożliwiło tworzenie więzów rodzinnych na głęboko duchowy sposób. And what is this living shrine? Czym jest owo żywe sanktuarium? Father suggested to the families that maybe they could pick a symbol from the shrine. Ojciec zasugerował rodzinom, że mogą wybrać pewien symbol z sanktuarium. That each member of the family could pick a symbol that touched their heart. Mianowicie, iż każdy członek rodziny mógł dokonać wyboru symbolu, który poruszał jego serce. That could help them grow, and actually that they could almost become that symbol. Które pomoże im we wzrastaniu i pomoże w tym, by faktycznie takie osoby stawały się tym symbolem, żyły tym symbolem. He said, we don't want to be a shrine of dead stones. We want to be living stones in the shrine. On mówił, iż my nie chcemy być sanktuarium martwych kamieni, ale chcemy być sanktuarium żywych, żyjących kamieni. In my family, most of the symbols that we picked were associated with the mass or around the altar of the shrine. W mojej rodzinie większość symboli, które obraliśmy, były związane z mszą świętą i z, ogólnie z liturgią, z tym wszystkim, co się wiąże z ołtarzem. We had symbols like the chalice, the wine for mass, the Holy Eucharist. Przyjęliśmy takie symbole jak kielich, wino mszalne, Eucharystia. The cross, the altar, the candles, Saint Michael. Krzyż, ołtarz, świece, święty Michał. We had many children, so we had a large group of symbols. Mieliśmy, w naszej rodzinie było wielu dzieci, a więc mieliśmy sporą grupę symboli. And many years later, my mother would say when she would be at Mass, that no matter where the children were, she could see her children in front of her. Wiele lat później moja mama powiedziała, iż za każdym razem, gdy jestem przy świętej, to czuję się jak w rodzinie, patrząc na te symbole, niezależnie od tego, gdzie jej dzieci w danej chwili przebywały. And this is how Father Kentenich saw that the living shrine could really be a source of binding the family together. I to właśnie pomogło zrozumieć ojcu Kentenichowi, że te symbole mogą stanowić właśnie środek służący tworzeniu więzów w rodzinie. And it was only after a year of watching the families develop this living shrine that Father Kentenich said, now we really have home shrines. I dopiero po całym roku, jak ojciec obserwował, w jaki sposób rodziny wzrastały z tymi znakami, dopiero po tym roku ojciec powiedział, że teraz stanowimy żywe sanktuarium. For he saw that the life that it brought to the shrine and the families, especially the children, were excited about this. Ponieważ zobaczył, iż przynosiło to życie rodzinom, właśnie w ich sanktuaria, w ich życie domowe, i szczególnie dzieci były z tego powodu bardzo szczęśliwe.
This is my mother, and she is the wine for Mass. Oto moja matka, ona jest winem mszalnym. My father chose the symbol of the chalice. Mój ojciec przyjął symbol kielicha. So you see, they chose a symbol that showed the deep unity of marriage, the deep attachment to Christ, and the change and transformation that they needed. I właśnie widzimy, że te wszystkie symbole wskazywały na głęboką jedność rodzinną, głębokie przywiązanie do Chrystusa. When Father came to our homes to dedicate our living shrines, he said a beautiful prayer for each member of the family and their symbol. Za każdym razem, gdy ojciec przybywał do domu, aby poświęcić symbole, odmawiał wówczas nad każdą osobą piękną modlitwę związaną z danym symbolem. I'd like to read a few words of what he said for my mother and my father's symbol. Pragnę przytoczyć kilka słów, które wypowiedział w związku z symbolami moich rodziców. The wine needed for Holy Mass must be pure. Wino potrzebne do mszy świętej musi być czyste. In the mother there must be nothing artificial in her. W matce nie może być niczego sztucznego. And as the Blessed Mother is our symbol of womanly nobility, i tak jak Najświętsza Dziewica jest symbolem godności kobiecej, so the whole being of this mother should be as genuine as that of the Blessed Mother. Tak samo cała istota matki musi być tak prawdziwa, tak szczera, jak właśnie Maryi. The mass wine is changed into the blood of our Lord. Wino mszalne staje się krwią pańską. The mother of this family wants to be elevated into the supernatural atmosphere. Matka rodziny pragnie zostać wyniesiona do takiej godności, atmosfery ponadnaturalnej. And all who are under a mother's influence should be drawn into this supernatural atmosphere. I wszyscy, którzy są pod wpływem matki, powinni zostać tak samo pociągnięci do tej nadnaturalnej, nadprzyrodzonej atmosfery. For my father, he said, the father wants to be the chalice. Gdy modlił się nad moim ojcem, powiedział, ojciec pragnie być kielichem. That means that everything in him should be like pure gold. Co znaczy, że wszystko, co jest w nim, musi być czyste jak złoto. In his whole being, this father, this golden father, strives to become a living image of God the Father. W całym swoim jestestwie ten złoty ojciec musi stawać się na podobieństwo naszego Ojca Niebieskiego. In the chalice, the wine is changed into the blood of Christ. W kielichu wino staje się krwią Chrystusa. Thus, the Father wants to embody the ideal of an interiorly changed person. Tym samym Ojciec pragnie ucieleśniać ideał całkowicie przemienionej osoby. A completely changed person, a completely changed father of the family. Całkowicie przemienionej osoby, całkowicie przemienionego ojca rodziny. You can see this is a very high ideal that father is giving each member of the family. Widzimy, iż ojciec dawał każdemu członkowi rodziny bardzo wysokie ideały, bardzo szczytne ideały. But we saw that our parents took this to heart and lived by these words. Ale dostrzegliśmy, że nasi rodzice
przyjęli te symbole głęboko do swego serca i żyli nimi. This is my brother Bernard, and he wanted to be Father Kentenich in the shrine. A to mój brat Bernard, i on zapragnął być ojcem Kentenichem w sanktuarium. The Schönstadt sisters said nobody can be Father Kentenich in the shrine. Siostry Schönstadtskie mówiły, że nikt nie może być ojcem Kentenichem w sanktuarium. But when Father came to our home, Bernard said, "I want to be Father Kentenich." Ale kiedy ojciec Kentenich przybył do naszego domu, to Bernard powiedział, że on właśnie chce być ojcem Kentenichem. And Father did a beautiful thing. He changed from the attention on Father Kentenich to that of God the Father, the eye of the Father. Ojciec Kentenich dokonał pięknej rzeczy. Odwrócił uwagę do ojca Kentenicha na Boga Ojca. For Bernard, Father said, Bernard should give all the strength of his life for others. Gdy modlił się za Bernardem, ojciec powiedział, iż Bernard powinien poświęcać całą swoją siłę, całą swoją moc za innych. And be a father for his brothers and sisters. I stawać się ojcem dla swoich braci i sióstr. For we don't yet know how great the needs in this family may be. Ponieważ jeszcze nie wiemy, jak wielkie mogą zaistnieć potrzeby w tej rodzinie. So you can see how Father was binding this 5-year-old boy into the web of his family. Widzimy więc, w jaki sposób ojciec wszczepiał tego 5-latka całą rodzinę, w więzy rodzinne. Can the symbol of a 5-year-old boy have meaning later in life? Czy symbol 5-letniego chłopca może mieć jakieś znaczenie później w życiu? All that I know is that Bernard is one of the most fatherly men I know, except for my own father. Wszystko co mogę powiedzieć, to na pewno to, że Bernard jest takim najbardziej ojcowskim człowiekiem, którego znam, za wyjątkiem mego własnego ojca. He married Marge's sister and they have 11 children. On ożenił się z siostrą Margaret i mają 11 dzieci. He is a man of deep prayer, extreme patience, and he has given everything for his family, his wife and children. On jest człowiekiem głębokiej modlitwy, niesamowitej cierpliwości i dał wszystko za swoją rodzinę. At the end of the evening, Bernard came to give Father his hat. Pod koniec wieczoru Bernard poszedł do ojca, by dać mu swój kapelusz. And Father put the hat on Bernard's head. I ojciec założył kapelusz Bernarda. We like to think that Father was telling Bernard, you chose a very good symbol. Uważamy, iż ojciec powiedział Bernardowi, że ten wybrał bardzo dobry symbol. This is my sister Anne, and she is the tabernacle in the living shrine. To moja siostra Anna, ona jest tabernakulum w żyjącym sanktuarium. Here you can see how Father reacted with even the smallest of babies when he came to our home. Widzimy tutaj, w jaki sposób ojciec reagował na młodsze dzieci, na najmłodsze dzieci, gdy przybywał do danego domu. Here he is showing my sister a picture of her symbol. Tutaj pokazuje mojej siostrze obraz symbolu. This is my sister Jean, and she's the altar. To moja siostra Jean, ona jest ołtarzem. When Father would come to our home, the children would gather all around Father, yelling, "Father, Father, Father," trying to get his attention. Gdy ojciec przybywał do domu, wszystkie dzieci wówczas gromadziły się wokół ojca i krzyczały, "Ojcze, ojcze," aby
zdobyć jego uwagę. Whether they just wanted to talk to him and say something or show them a doll, he had time for each child. Niezależnie od tego, czy chciały podejść do niego, porozmawiać, czy pokazać jakąś lalkę, zabawkę, on zawsze miał dla nich czas. And he had time for each child. Miał czas dla każdego dziecka. At home we had a puppet show and one of the characters in the show was the devil. W domu mieliśmy taki teatrzyk kukiełkowy. Jedna z tych kukiełek była diabłem. Father saw the devil. He picked it up by the neck and started shaking it. Ojciec dostrzegł tego diabła, złapał za szyję i zaczął nim potrząsać. Even in a playful way, he was teaching us a lesson on the supernatural world. Nawet poprzez zabawę nauczał nas o świecie nadprzyrodzonym. Father encouraged the families to build family traditions in their home shrines. Ojciec zachęcał rodziny, aby budowały, tworzyły tradycje w swoich sanktuariach domowych. In our home, when Father would leave at the before he left in the evening, when he visited us. W naszym domu wieczorem ojciec zanim nas opuścił, zanim wyszedł z domu, we would have a candlelight procession inside our home. Zanim właśnie wyszedł, to odbywaliśmy taką procesję ze świecami po domu. All of the children would line up in a big line with their lighted candle, and Father Kentenich would be at the end of the line with his candle. Wszystkie dzieci ustawiały się w takim długim rzędzie ze świecami, a ojciec Kentenich stał na końcu tego rzędu. I'm sure my mother many times thought, I hope nobody lights their hair on fire. Jestem pewien, że moja mama wielokrotnie martwiła się, czy ktoś nie zapali włosów osobie stojącej przed nim. But for us children, this was an exciting procession. Dla nas dzieci jednak była to poruszająca procesja. We would start singing our Schoenstatt songs and go around inside of the house, round and around. Zaczynaliśmy śpiewać nasze szenstackie pieśni i chodziliśmy po domu. But this started connecting the life in our church, in our parish, with the life in our home. To jednak powodowało łączenie naszego życia z życiem w parafii, życiem w kościele. Our family knew Father over a 7-year period. Nasze rodziny znały się z ojcem w okresie 7 lat. So the children grew. Dzieci więc dorastały. And Father told our parents, when you have small children, you have small problems. When you have big children, you have big problems. Ojciec powtarzał rodzicom, gdy masz małe dzieci, to masz małe problemy, a gdy masz duże dzieci, to masz duże problemy. And you can see that a couple of my older brothers on the right don't look too happy to be in the picture. Widzicie tutaj, że dwójka moich starszych braci wygląda dosyć smutno na tym zdjęciu. But Father spoke to the parents especially about the teenagers. Ojciec jednak rozmawiał z rodzicami szczególnie na temat nastolatków. He told them that the teenage years can be one of the most loneliest times in a person's life. Mówił on o tym, że czas bycia nastolatkiem to może być czas największej samotności w całym życiu. He said it could be even lonelier than being in prison. Mówił, że można odczuwać samotność nawet większą niż wtedy, gdy się przebywa w więzieniu. But Father educated the parents on inner freedom. Ojciec jednak kształcił rodziców na temat wolności wewnętrznej.
He taught them how not to force the teenagers. Mówił o tym, w jaki sposób nie przymuszać nastolatków. But to draw them in with a life of love, creating an atmosphere of joy. Ale mówił, że ważne jest, aby przyciągać ich życiem pełnym miłości, życiem pełnym radości. So this atmosphere of joy could then make the teenagers, the children want to be at home. Ta atmosfera radości mogła następnie sprawiać, by nastolatkowie dzieci chciały przybywać w domu. And we were blessed to have Father come to our homes, to my home 6 times and to Mike's home 4 times. Zostaliśmy pobłogosławieni, otrzymaliśmy takie błogosławieństwo, że ojciec Kentenik był w moim domu 6-krotnie, a w domu u Majka 4-krotnie. And each time for a celebration with the home shrine. Za każdym razem przybywał na celebrację w sanktuarium domowym. He just waited for you to ask and then he would come. Czekał na zaproszenie i następnie przybywał. My baby sister is Barbara, who married Mike's brother Bernard. And now they have 11 children. To małe dziecko, to moja siostra Barbara. Ona wyszła za Bernarda i obecnie mają 11 dzieci. Here they're showing Father a book with pictures of our symbols. Tu na tym zdjęciu pokazują ojcu książkę z obrazami symboli. And Father gave us this great gift of the living shrine that unites us and gives us attachments in a homeless world. I ojciec obdarzył nas tym darem żywego sanktuarium, które obdarza nas więzami w tym świecie pełnym bezdomności. Now, whenever we visit a shrine anywhere in the world, we can see each of our family members before us in the shrine. Obecnie, za każdym razem, gdy nawiedzamy sanktuaria na całym świecie, to w każdym z tych sanktuariów widzimy przed sobą członków naszych rodzin. The living shrine symbols shaped and formed life, even forming our personal ideals. Symbole żywego sanktuarium kształtowały nasze życie, nawet kształtowały nasze ideały. My father chose to be Saint Peter, the keys in the shrine. Mój ojciec wybrał symbol świętego Piotra, kluczy w sanktuarium. And in father's words, for my father's symbol, he said, w modlitwie nad symbolami mojego ojca, ojciec Kętnik powiedział, by his word and example, the father of this family must open the gates of heaven for each member of the family. Poprzez swoje słowo i przykład, ojciec musi otwierać bramy niebios dla każdego członka rodziny. This will depend on the degree he himself lives in heaven and breathes in heaven. Jest to uzależnione od stopnia, w jakim on sam żyje w niebie i oddycha niebem. My mother is the cross. Moja matka jest krzyżem. And father prayed for my mother. The mother of this family must teach herself to hang on the cross as often as there are members and children in the family. I ojciec modlił się za moją matką. Matka winna uczyć się wstępować na krzyż za wszystkich członków rodziny. She must say, when I cannot reach them anymore, when they are on their own. I dalej, kiedy już ona nie będzie mogła do nich dotrzeć, kiedy te dzieci się usamodzielnią. I can reach them through hanging on the cross for them. To będzie mogła do nich dotrzeć, zdobyć ich, wstępując na krzyż za nich. And this spiritual world became an everyday reality for us.
ten świat duchowy stawał się dla nas codzienną rzeczywistością. Through all of the challenges of life, it gave us a foundation, an anchor. Poprzez wszystkie doświadczenia, burze życiowe, stawał się dla nas fundamentem i kotwicą. My symbol is a sanctuary lamp, and I truly feel that it has formed and shaped my life, my personal ideal. Moim symbolem jest lampka wieczysta. Ja widzę, że ten symbol faktycznie ukształtował moje życie wewnętrzne, moje ideały. My sister chose to be the bell in the shrine. Moja siostra przyjęła symbol dzwonu w sanktuarium. And when she was married, she moved far away with her husband to Alaska. Potem, gdy wyszła za mąż, wyprowadziła się wraz ze swoim mężem daleko na Alaskę. And she's very lonely at times. I czasami doświadcza ona wielkiej samotności. But she meditated that she's the only member of our family who chose a symbol outside of the shrine. Ale rozmyślała nad tym, iż jest jedynym członkiem rodziny, który wybrał symbol, który pozostaje jako poza sanktuarium. But whenever my parents went to visit the shrine, they would ring the bell for her and pray for her. Za każdym razem, gdy moi rodzice nawiedzali jakieś sanktuarium, to wówczas dzwonili w dzwon w jej intencji. Even to the last days of their lives, before when we take them with their wheelchair and their walker, they would ring the bell for my sister. Nawet w ostatnich latach ich życia, gdy zabieraliśmy ich na wózku inwalidzkim z chodzikiem, to zawsze dzwonili w dzwon. And now I still, when I go to the shrine, ring the bell for my sister and pray for her. And then I text her or call her and say, I rang the bell for you in the shrine today. I za każdym razem, gdy ja nawiedzam sanktuarium, to biję w dzwon w jej intencji, następnie wysyłam jej wiadomość SMS bądź dzwonię, informując ją, że właśnie się za nią pomodliłam. And this brings great joy to her and to me also, because it unites our hearts. To daje jej wielką radość i tak samo daje mi radość mnie samej, ponieważ to powoduje jedność naszych serc. This picture is when Father came to our home shrine to bless the name of our home shrine. To zdjęcie zostało zrobione, gdy ojciec przybył do naszego domu, aby pobłogosławić nazwę naszego sanktuarium. The name of my family's home shrine is Confidencia Heroica. Heroic confidence. Nazwa naszego sanktuarium domowego brzmi heroiczna ufność. In the spirit of the Magnificat. W ducha Magnifikatu. And Mike's family's name, home shrine name is Ita Pater Stabat Mater. Yes, Father. Sorrowful mother standing beneath the cross. A z kolei nazwa sanktuarium rodziny Majka to Ita Mater. Ita Pater. Stabat Mater. Yes, Father. Tak, Ojcze. And the sorrowful mother standing beneath the cross. Stała matka boleściwa u stóp krzyża. And we saw our parents live out of these ideals. I widzieliśmy wyraźnie, jak nasi rodzice żyli tym ideałami. This became a part of the very air we breathed in our home. Stało się to niejako powietrzem, którym oddychaliśmy w naszym domu. One of my younger sisters is the candle in the living shrine. Jedna z moich najmłodszych sióstr jest świecą w żywym sanktuarium. And she's had many difficulties throughout her life. Ona w swoim życiu doświadczyła wielu trudności. She did not feel at home in the Shemstat world.
nie zadomowiła się w świecie szonsztadzkim. She rejected the Mercer-Schonstadt life. Ona odrzuciła życie szonsztadzkie. But the one connection she held on to was her symbol, being the candle in the world, the light of Christ. Ale jednym z symboli, przy których pozostała, których się trzymała, był jej symbol, świeca, światło, które oświeca świat. It was one contact, one attachment that she held on to with Schoenstatt. To była jedna właśnie z treści, jeden z więzów, który ją niejako trzymał przy Schoenstatt. And sometimes graces are not recognized until many years later. Czasami łaskę da się rozpoznać dopiero wiele lat później. But 7 years ago, when she was in her 50s, she realized she needed her own home shrine. 7 lat temu, gdy skończyła 50 lat, doświadczyła potrzeby sanktuarium domowego u siebie w domu. So she had her home shrine dedicated and she named it One Heart. Zostało więc poświęcone jej sanktuarium domowe pod nazwą Jedno Serce. She tells me how often she runs to the Blessed Mother in her home shrine with the difficulties she continues to have in her life. Ona mówi mi o tym, jak często biegnie do Najświętszej Maryi Panny i zanosi jej wszystkie swoje trudności, których doświadcza w życiu. But now she knows she has strength and grace from our mother helping her through these difficulties. Ale teraz ona wie, że otrzymuje od naszej mamy, naszej matki pomoc we wszystkich trudnościach. One of my brothers feels very strongly about the importance of the living shrine and the symbols. Jeden z moich braci ma głębokie przekonanie o wadze sanktuarium i symboli. About this world of attachments. Odnośnie tego świata więzów. When he was in his late 20s, he had a very serious nervous breakdown. Gdy dochodził już 30 roku życia, doświadczył głębokiego załamania nerwowego. He said that he felt like he was standing at the edge of an abyss, ready to fall into the darkness. Powiedział, iż odczuwał, jakby stał na krawędzi nicości i jakby miał zaraz właśnie wskoczyć w tą ciemność. He knew he was growing away from his spiritual life. Miał świadomość tego, że odchodzi od swego życia duchowego. At the same time he realized our parents were growing deeper into their spiritual life, living their symbols. Jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że nasi rodzice coraz bardziej wzrastają w życiu duchowym, żyjąc swoimi symbolami. And if you remember father's words for my parents' symbols, jeśli pamiętacie słowa ojca, które wypowiedział w odniesieniu do symboli moich rodziców. My father being Saint Peter, the keys opening the gates of heaven for his children. Mój ojciec był świętym Piotrem z kluczami otwierającym bramy nieba dla dzieci. By living and breathing himself in heaven. Poprzez życie samemu i w niebie i oddychanie niebem. And my mother being the cross. A moja mama była krzyżem. Bearing all on the cross for each child in need. Która zanosiła wszystko na krzyż, wszystkie potrzeby swoich dzieci. We saw them growing deeply into this spiritual life. To dostrzegaliśmy, jak oni wzrastali głęboko ku temu życiu duchowemu. And my brother years later said he believes that this spiritual unity is what really saved his life. I mój brat wiele lat później powiedział, że to właśnie ta duchowa jedność uratowała mu życie.
So you can see that having a home shrine, even a home shrine that was blessed by Father himself. Tak więc widzimy, że posiadanie domowego sanktuarium, nawet sanktuarium, które zostało poświęcone przez samego Ojca, doesn't mean that we are always living in the clouds. Nie oznacza wcale tego, że nieustannie żyjemy sobie gdzieś w chmurkach. There are real crosses and sufferings in life. W życiu następują prawdziwe cierpienia i krzyże. But we are never alone, that we always have the graces necessary to overcome any difficulty. Jednakże nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze mamy łaski niezbędne do tego, by te trudności pokonywać. My father had a very special relationship with Father Cantonier. Mój ojciec miał taką szczególną relację z ojcem Cantonisiem. It was as a son to a father. Była to relacja syna do ojca. My father had a difficult relationship with his own father because his own father suffered many nervous breakdowns and life was difficult. Mój ojciec miał doświadczał bardzo trudnych relacji ze swoim własnym ojcem, ponieważ jego ojciec doświadczył załamań nerwowych i jego życie i życie było bardzo trudne, bardzo ciężkie. So with Father Kentenick, he really had a father, and my father could really be a son. W ojcu Kentenicku on miał prawdziwego ojca i dzięki temu mój ojciec mógł doświadczyć bycia synem. Every morning before work, my father would get up at 4:30 in the morning to go to Father's 6 o'clock mass in the shrine. Każdego ranka mój ojciec stawał o 4:30, aby udać się na godzinę 6 na mszę świętą sprawowaną przez ojca Kentenicha. On Saturdays sometimes he would take some of us older children with him to the mass. Czasami w niektóre soboty zabierał starsze dzieci ze sobą na mszę. And afterwards we would go to Father's office in the shrine. Behind the shrine. A potem, po tej mszy świętej, udawaliśmy się do biura ojca, które mieściło się za sanktuarium. Father would invite us in, and if there were any little children, he would set us at a little table in the hallway. Ojciec nas zapraszał i sadzał te najmłodsze dzieci na malutkich stołkach w korytarzu. Then Father would disappear into the kitchen and come back with anything he could find to eat in the kitchen. Potem ojciec znikał w kuchni i zaraz powracał z tym wszystkim, co tylko mógł znaleźć do jedzenia. Which he would give to us children, and while we were busy eating, my father and he would go into his office. Dawał to do jedzenia dzieciom, gdy tak dzieci były zajęte jedzeniem, to udawał się z moim ojcem do biura. And my father would go to confession and have spiritual direction. Mój ojciec udawał się do spowiedzi i otrzymywał ponadto kierownictwo duchowe. My father did this almost every Saturday morning for over 3 years. Mój ojciec czynił tak prawie każdą sobotę rano przez okres prawie 3 lat. We could say that my father was truly formed by Father Kentenick. Możemy powiedzieć, że mój ojciec został naprawdę uformowany przez ojca Kentenicha. This is the type of access we had to Father. You call him on the phone, you knock on his door, and he would have all the time for you. Taki mieliśmy właśnie dostęp do ojca. Dzwoniło się do niego, pukało do drzwi i on poświęcał nam swój czas. My father wasted no time in changing. Mój ojciec nie tracił czasu i dokonywała się w nim przemiana.
My mother said he was a changed man, a changed husband, and a changed father. Moja mama mówiła, że on był przemienił się jako człowiek, przemienił się jako mąż i jako ojciec. He could not have known that only 11 years after Father Kentenich left Milwaukee, that my father would die at the age of 48 years old. Nie przypuszczał, że 11 lat po tym, jak ojciec wyjedzie, ojciec Kentenich wyjedzie z Milwaukee, to on umrze w wieku 48 lat. There were 11 children still at home with my mother, and the youngest was 6 years old. W domu jeszcze było 11 dzieci, najmłodsze miało 6 lat. But in those 11 years before my father died, he gave everything for the family. Ale przez te 11 lat, przez swoją śmiercią, mój ojciec dawał wszystko dla rodziny. He gave up everything for the family, for my mother, and for the Szemsztat. Dawał wszystko, co mógł dla mojej rodziny, dla mojej matki, dla Szemsztatu. We did not have a car, but we had 10 bicycles. Nie mieliśmy samochodu, ale mieliśmy za to 10 rowerów. In the summer, my father was a teacher, and in the summer he gave up his job to be with my mother and us. Mój ojciec był nauczycielem i latem nie pracował i mógł zajmować się moją mamą i nami wszystkimi. He would take us around trips all around the city to the museums, the parks, fishing. We had vacations every day almost. Zabierał nas na wycieczki po mieście, do muzeum, na ryby. Mieliśmy takie wakacje każdego dnia. But in this way we learned what it was to have a true father. W ten sposób uczyliśmy się jednak, co to znaczy mieć prawdziwego ojca. After my father died, we had many trials, like most families. Po śmierci ojca przechodziliśmy wiele prób, jak większość rodzin. We had the loss of faith, we had divorce, we had problems in education. Doświadczyliśmy utraty wiary, rozwodu, problemów w nauce. But thanks to the grace of the home shrine and my parents, all of us 12 children now practice the Catholic faith. Ale dzięki łasce sanktuarium, dzięki naszym rodzicom, cała nasza dwunastka dzieci to obecnie praktykujący katolicy. And we can thank this too to Father's education of our parents. I wiemy, że zawdzięczamy to wychowaniu naszych rodziców przez ojca Kentenicha. Father guided our families on how to live the liturgical year, the liturgical celebrations in our homes. Ojciec uczył rodziny, w jaki sposób żyć rokiem liturgicznym, w jaki sposób obchodzić święta liturgiczne, uroczystości liturgiczne w domu. How to make our faith truly something that we lived in everyday life. W jaki sposób sprawiać, by wiara była tym, czym naprawdę żyjemy w życiu codziennym. My father started a new tradition in our home during Lent. Ojciec rozpoczął pewną tradycję w naszym domu w trakcie Wielkiego Postu. He made a crown of thorns and put it in our home shrine. Uczynił on koronę cierniową i umieścił ją w naszym sanktuarium. During the year, my father had a beautiful rose garden, and he would give roses to the Blessed Mother and to my mother. W trakcie roku mój ojciec pielęgnował piękny ogród różany i obdarowywał różami moją mamę oraz Najświętszą Marię Pannę. When the roses died, he would save the petals for Lent. Gdy róże więdły umierały,
to zachowywał płatki, odkładał płatki, by je wykorzystać właśnie w Wielkim Poście. And during Lent, for every sacrifice we made to the Blessed Mother, we could put a rose petal on the thorns. I w trakcie Wielkiego Postu za każdą ofiarę, którą uczyniliśmy na rzecz Najświętszej Maryi Panny, mogliśmy złożyć jeden płatek na koronie cierniowej. So that by Easter the crown of thorns would be soft and beautiful for Christ. I w ten sposób do Wielkiej Nocy korona cierniowa mogła być piękna i taka miękka dla Chrystusa. Even the smallest of the children could understand the capital of grace. Nawet najmłodsze dzieci mogły zrozumieć ten kapitał łaski. We have carried on this tradition in our own home shrine during our marriage. Kontynuujemy tę tradycję w naszym sanktuarium, w naszym małżeństwie. Many of our friends also now have started to do this. Wielu z naszych przyjaciół również to podejmuje. We even had a Protestant family visit our home during Lent and they saw this and they said they wanted to do this too. Nawet pewna protestancka rodzina odwiedziła nas któregoś razu w trakcie Wielkiego Postu i orzekli oni, że też chcą to samo czynić w swoim domu. Another tradition the Schoenstatt family had during Advent was that each of us had a little wooden crib in our home shrine. Inna tradycja pielęgnowana z kolei w Adwencie to taka mała drewniana kołyska, którą składaliśmy w sanktuarium. And for every offering we made, you could put a little straw in the crib. Za każdą ofiarę, którą czyniliśmy, można było złożyć malutkie źdźbło w tej kołysce. Then on Christmas Eve, all of the Schoenstatt families would gather with Father Kentenich in the shrine. Wówczas w Wigilię Bożego Narodzina wszystkie rodziny gromadziły się w sanktuarium wokół Ojca Kentenicha. And Father would offer the straws to the Blessed Mother and the Christ Child. I ojciec ofiarowywał te źdźbła Najświętszej Maryi Pannie i Dziecięciu Jezus. We would then have a Christmas party at Father's office where he would hand out cookies shaped in the shrine. Następnie w biurze ojca odbywało się takie przyjęcie świąteczne, podczas którego otrzymywaliśmy od ojca ciasteczka w kształcie sanktuarium. These next few pictures are of September 15, 1965. Kilka kolejnych zdjęć pochodzi z 15 września 1965. This is the evening before Father left Milwaukee to go to Rome. Był to wieczór w przededniu wyjazdu już na stałe ojca Kentenicha z Milwaukee. Father was able to visit two home shrines that evening and we were blessed that one of them was ours. Ojciec mógł odwiedzić dwa domy tego wieczoru i my zostaliśmy pobłogosławieni tym, że byliśmy jedną z tych rodzin. My parents had invited Father to come 2 weeks before to come and celebrate a special covenant renewal. Dwa tygodnie wcześniej ojciec przybył w trakcie, gdy moi rodzice odnawiali swoje przymierze. Then when they heard he was leaving, they didn't believe he could come, but he kept his promise and came to our home shrine. I potem, gdy usłyszeli, że wyjeżdża, to nie sądzili, że on do nich jeszcze przybędzie, ale on dotrzymał obietnicy. Since everyone in the Milwaukee area heard that Father was leaving, they all wanted to see him that last night. W związku z tym, że wszyscy w Milwaukee okolicy dowiedzieli się o wyjeździe ojca, to bardzo pragnęli
aby on ich odwiedził. So our telephone was ringing all the while Father was there, but we never answered it. Telefon więc dzwonił cały czas, cały wieczór do ojciec był u nas, ale my nie odbieraliśmy słuchawki. And we feel that Father came that last night to two home shrines because of the importance he felt of his work with the couples and families during this time of exile. Myślimy, że i sądzimy, że ojciec odwiedził te dwa sanktuaria z powodu swego głębokiego przekonania w sens pracy z rodzinami w trakcie swojego wygnania. And because of the great gift that the Blessed Mother gave us this time of exile of the home shrine. I ze względu na wielki dar, który nas obdarowała Najświętsza Maryja Panna w tym czasie jego wygnania. And it's beautiful to see the uniqueness of each home shrine. Piękna jest unikatowość każdego sanktuarium domowego, ta unikalność. For our parents, the home shrine was and still is for Mike's mother the center of all life. Dla naszych rodziców sanktuarium stanowiło, a dla matki Majka cały czas stanowi centrum życia. Everything revolves around the home shrine and is nourished through it. Wszystko obraca się wokół sanktuarium domowego i jest niejako zasilane przez nie. And my parents' faithfulness in their home shrine never ended till the last day of their life. Wierność moich rodziców w sanktuarium domowym nigdy się nie zakończyła, aż do końca ich życia. From their home shrine of heroic confidence, six new home shrines were born in our family. Z ich sanktuarium heroicznej ufności zrodziło się w naszej rodzinie sześć kolejnych sanktuariów domowych. This is my parents' home shrine that I grew up in. Oto sanktuarium domowe moich rodziców, gdzie ja dorastałem. Here is where our spiritual roots went down deep. Tu właśnie nasze duchowe korzenie weszły głęboko. That would allow the children to fly away, but they always knew they had a home to come back to. Dzieci mogły oczywiście odejść, ale zawsze wiedziały, że jest dom, do którego mogą powrócić. I had a brother who rejected our family. Jeden z moich braci odrzucił rodzinę. He became involved with the wrong type of friends. Became involved with a woman who hated my mother. On zaczął zadawać się z niewłaściwymi przyjaciółmi, zaangażował się w kobietę, która nienawidziła naszej matki. He experimented with drugs and eventually went to jail. Eksperymentował z narkotykami i w końcu trafił do więzienia. During this time, when he was away, we tried many times to contact him and bring him home. W tym czasie, gdy był gdzieś daleko poza domem, wielokrotnie próbowaliśmy się z nim skontaktować, aby on powrócił do domu. He rejected any attempt at communication with him. Odrzucał każdą próbę komunikacji, każdą próbę porozumienia. And one time during Lent, I wrote him a letter because my mother was very ill. Pewnego razu w trakcie Wielkiego Postu napisałem do niego list, ponieważ nasza matka była bardzo chora. I asked him to please come back home because I said you would not want mom to die and not have reconciled with her. Prosiłem go w tym liście gorąco, aby powrócił do domu, ponieważ nie chciałbym, by matka odeszła, a on się z nią nie pojednał.
I said that if I had caused him any part of leaving the family, to please forgive me, but come home. Powiedziałem mu, że jeżeli ja w jakikolwiek sposób przyczyniłem się do jego odejścia z domu, to błagałem go o przebaczenie i aby do tego domu wrócił. I received a letter back with hateful accusations. Otrzymałem od niego odpowiedź pełną oskarżeń, które były przepełnione nienawiścią. And then one day when I was home from work early, the telephone rang and it was my brother. Wówczas pewnego dnia, jak wróciłem wcześniej niż zwykle z pracy zadzwonił telefon, okazało się, że to dzwoni mój brat. This is the first time I had talked to him in 20 years. Wówczas miałem sposobność porozmawiać z nim po raz pierwszy od 20 lat. He told me he was in jail, that the woman he had married had accused him of a crime and he went to jail. Powiedział, że znalazł się w więzieniu, że kobieta, za którą wyszedł, oskarżyła go fałszywie i tak właśnie trafił do więzienia. She had falsely accused him, but he didn't think he had any way to defend himself. Oskarżyła go niesłusznie, ale w żaden sposób nie mógł się wybronić. He told me that she had sold all of his equipment from the business he owned, taken all of his money, the house, everything. He had nothing left. Powiedział, że wyprzedała całość wyposażenia firmy, którą posiadał, sprzedał dom i tak pozostał z niczym. He had hit the bottom of his life. Stoczył się na dno. He told me that a friend had asked him, had he ever called his mother, and he said no. Powiedział mi później, że przyjaciel się go zapytał, czy w ogóle dzwonił do mamy. On odparł, że nie. The friend went on the internet and found my telephone number, and that's why he called me. Jego przyjaciel wyszukał w internecie mój numer telefonu i w taki sposób brat się ze mną skontaktował. He was very afraid to talk to me, but we talked for the next 2.5 hours. Bardzo bał się tej rozmowy ze mną, ale rozmawialiśmy przez ponad 2.5 godziny. I told him of all of the brothers and sisters who are now almost married, and the 23 nephews and nieces that he never met. Powiedziałem mu o bratach i siostrach, z których większość już założyła rodziny, i o 23 bratankach i siostrzenicach, których nigdy nie miał sposobności poznać. At the end of the conversation, he asked if I would call my mother and my brothers and sisters for him. Pod koniec rozmowy poprosił mnie, bym w jego imieniu skontaktował się z matką i z rodzeństwem. I said, no, that was his responsibility. He had to do it. Powiedziałem nie, ponieważ to był jego obowiązek. He was very afraid, but I told him, Pat, we have been waiting 20 years and praying in our home shrines for this very moment. Powiedział mi, że się bardzo boi, ale ja z kolei odparłem, że przez 20 lat modliliśmy się właśnie o tą konkretną chwilę. I said, everybody will welcome you back. Powiedziałem, że każdy przywita ciebie z radością. After he hung up, I called my mother and told her that if the telephone rang that night, to pick it up. Po zakończonej rozmowie zadzwoniłem do matki i powiedziałem jej, że jeżeli zadzwoni tego wieczoru telefon, to żeby koniecznie go odebrała. That night he called my mother, and the next Sunday was Mother's Day, and he received a pass from jail to visit her. Tego wieczoru zadzwonił do matki,
A kolejnej niedzieli przypadało święto matki. On otrzymał przepustkę i odwiedził matkę. He called all of my brothers and sisters and they joyfully welcomed him back. Zadzwonił do wszystkich z rodzeństwa, a oni powitali go z wielką radością. It's the classical story of the prodigal son, but with one exception. Jest to klasyczna przypowieść o synu marnotrawnym, ale z jednym wyjątkiem. Everybody welcomed him back unconditionally. Wszyscy przyjęli go z powrotem w sposób bezwarunkowy. This was truly a grace of the home shrine and a miracle from the home shrine for us. Była to prawdziwie łaska sanktuarium domowego i cud sanktuarium domowego dla nas. This is a picture of our family after my brother came back the first time in 20 years that we were together. A oto właśnie zdjęcie mojej rodziny po tym, jak brat powrócił i byliśmy razem ze sobą po raz pierwszy od 20 lat. This is my brother. And he now has rebuilt his life. Oto właśnie mój brat. On już teraz swoje życie odbudował. He has come back to the church. He annulled his marriage and found a wonderful woman to marry and has built his life back up. Powrócił do kościoła. Znalazł wspaniałą kobietę, z którą się ożenił i wrócił do życia. He now even works for the Schoenstatt sisters as a carpenter in the shrine and then their retreat center. On obecnie pracuje nawet w charakterze stolarza, cieśni w sanktuarium sióstr i w ośrodku rekolekcyjnym. In Brazil, I was asked, how has your symbol made an impact later in life? W Brazylii zapytano mnie, w jaki sposób mój symbol wywarł wpływ na moje późniejsze życie. After thinking for a little bit, I responded with the story related to my brother. Pomyślałem chwilę i udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, przytaczając historię mojego brata. My symbol is Saint Michael in the living shrine. Moim symbolem jest Święty Michał w żywym sanktuarium. And for the prayer, Father Kentenek said that Saint Michael has two tasks. Na modlitwie ojciec powiedział, iż Święty Michał pełni dwojakie zadanie. The one is to keep the devil out of the family, and the second one is to protect the Eucharist. Pierwsze polega na tym, że chroni on rodzinę przed diabłem, a drugie, że osłania, ochrania Eucharystię, pilnuje Eucharystii. My brother is the Eucharist. Mój ojciec, mój brat jest Eucharystią. Of all of the brothers or sisters that he could have called, he called me. Spośród wszystkich braci i sióstr, do których mógł był zadzwonić, wybrał właśnie mnie. This is the grace of the living shrine, and whether we know it's working, it still binds us in this spiritual world. To jest właśnie łaska żywego sanktuarium, niezależnie od tego, czy wiemy, że ona w jakiś sposób działa, to ona właśnie nas łączy ze światem duchowym. This is my sister Therese Marie, and she was called home by God 2 years ago when she was 50 years old. To właśnie oto moja siostra Teresa Maria, która została wezwana do domu Pana 2 lata temu, gdy miała 50 lat. Marge and I were in Puerto Rico at the annual meeting of our family institute when I received a call that my sister had suddenly died the night before.
Margaret i ja byliśmy w Puerto Rico na takim dorocznym spotkaniu naszego instytutu i właśnie mieliśmy iść na mszę świętą, gdy otrzymałem telefon informację o tym, że moja siostra niespodziewanie umarła wieczór wcześniej. We were just preparing to go to mass in the shrine. Właśnie przygotowywaliśmy się do mszy świętej w sanktuarium. During the consecration, I took the picture that you see here. Zrobiłem zdjęcie w trakcie przeistoczenia, które tutaj widzicie. My sister Therese is the Holy Spirit. Moja siostra Teresa jest Duchem Świętym. Here you can see my father and mother just below her with the chalice and the wine. I tutaj widzicie mojego ojca i matkę tuż poniżej jej, właśnie jako kielich i wino. It is as if they are offering her once again up to God. To tak jakby oni ofiarowali ją ponownie Bogu. This is a powerful impression of the living shrine coming to life. Było to właśnie głębokie doświadczenie sanktuarium, które realizowało się w życiu. And this is that world of attachments that Father gave us in the living shrine and the home shrine. To jest właśnie ten świat więzi, którymi ojciec Kętenich obdarzał nas w sanktuarium żywym i w sanktuarium domowym. Now this is Mike's mother now in her home shrine. A oto właśnie matka Majka w swoim sanktuarium domowym. Where she continually takes her children and their spouses and her 40 grandchildren and 11 great-grandchildren. I tutaj właśnie ona where she continues to take her children and spouses and her 40 grandchildren and 11 great-grandchildren. I tutaj właśnie ona nieustannie przyjmowała swoje dzieci, ich małżonków, małżonki oraz 40 wnucząt. Where she takes them to our mother with all of their needs. Gdzie zanosi ich w sposób duchowy do naszej matki w ich wszystkich potrzebach. And from the two home shrines of our parents, our home shrine was born. I z tych dwóch domowych sanktuariów naszych rodziców zrodziło się nasze sanktuarium domowe. Our home shrine, home in the hands of our Father. Nasze sanktuarium domowe, dom w rękach naszego Ojca. And the home shrine touches all life. Sanktuarium domowe dotyka całego życia. When we were in Costa Rica, we learned a beautiful new custom. Gdy byliśmy w Costa Rica, nauczyliśmy się nowego pięknego zwyczaju. We met a couple who had their home shrine similar to ours, rather tall, where the children could not relate to it. Gdy poznaliśmy tam pewne małżeństwo, a nasze sanktuarium było umieszczone dość wysoko i małe dzieci nie mogły do niego sięgnąć. So for their grandchildren, they built a little altar right next to their home shrine. I tak samo było w ich przypadku i dlatego dla swoich wnucząt zbudowali oni obok takie malutkie sanktuarium. So when we came home, we thought, what a wonderful idea. So we built a home shrine for our grandchildren. Bardzo nam się spodobał ten pomysł. Po powrocie do domu wbudowaliśmy też takie sanktuarium dla naszych wnucząt. So it's right next to our home shrine, and this is our little James who loves to run to his little home shrine. Ono mieści się zaraz obok naszego sanktuarium domowego i tutaj widzimy małego Jamesa, Jakuba, który uwielbia właśnie przebywać przy tym sanktuarium. He'll run and he'll ring the bell in the home shrine and say, it's time to pray. On przybiega, dzwoni dzwonkiem i woła, czas na modlitwę. And the home shrine
lives and continues on through the generations. Domowe sanktuarium żyje i tak żyje poprzez pokolenia. As third generation, our daughter Sarah had her home shrine dedicated in her apartment. Właśnie jako trzecie pokolenie nasza córka dokonała poświęcenia sanktuarium w swoim mieszkaniu. And the ideal of her home shrine is the cause of our joy. I głównym ideałem jej sanktuarium jest następujące. Powrót do radości. She is the candle in our living shrine, and we see a beautiful unity of joy between her symbol, the candle, and her home shrine, cause of our joy. Ona jest świecą w naszym żywym sanktuarium i dostrzegam tutaj taką piękną jedność pomiędzy jej symbolem a jej sanktuarium. Powrót naszej radości. These are Marge's parents, and they came to live with us when they were about 90 years old. Oto rodzice Margaret i oni zamieszkali u nas, gdy skończyli około 90 lat. The first thing they did was bring their home shrine along with them. Pierwsza rzecz, którą zrobili, to przede wszystkim właśnie przynieśli ze sobą swoje sanktuarium domowe. We had one beautiful year with them before they both died within 2 months of each other. Spędziliśmy z nimi jeden piękny rok, zanim umarli, w odstępie 2 miesięcy jedno po drugim. In that year we were able to witness this couple who had lived their covenant of love for 60 years and continued to do so. Przez ten rok mogliśmy być świadkami małżeństwa, które żyło wiernie swoim przymierzem miłości przez 60 lat. They were a witness to the children, to us, and to everybody who entered our home. Byli oni świadkami dla dzieci, dla nas i dla każdego, kto przestępował próg naszego domu. They both died in our home, in their home shrine. Oboje odeszli w naszym domu, w swoim sanktuarium domowym. They literally went to the gates of eternity through the door of their home shrine. Oni w sposób dosłowny przeszli do bram wieczności poprzez bramy swego sanktuarium. When Marge's father died, we came home from the funeral, all naturally a bit sad. Gdy umarł ojciec Margaret, powróciliśmy z pogrzebu do domu. Oczywiście wszyscy byliśmy nieco smutni. And we received an email from this couple in Madrid, Spain. I wówczas otrzymaliśmy e-maila od pewnego małżeństwa z Madrytu. They're a member of our family institute, and they said, "We are praying for you in our home shrine." Oni byli członkami naszego instytutu i powiedzieli, modlimy się za was w naszym sanktuarium. And you can see the picture of our family underneath their picture of the MTA. I widzimy tutaj zdjęcie właśnie poniżej. For us it was a powerful sign of the unity of home shrine across culture and across the oceans. Widzimy tutaj zdjęcie naszej rodziny poniżej sanktuarium. Dla nas to był niesamowity znak jedności sanktuarium, która przekracza bariery kontynentów, bariery kultur. So we thank Father and our Mother for this great gift of the home shrine. Dziękujemy naszemu Ojcu i Matce za ten wielki dar naszego domowego sanktuarium. This beautiful net of shrines circling the globe, across countries, continents, oceans, and cultures. Istnieje ta piękna sieć, ten piękny łańcuch sanktuariów, które przekracza oceany, kontynenty, państwa, kultury. Showing we're truly a family of families, attached and connected from shrine to shrine.
Łańcuch ten pokazuje, że jesteśmy prawdziwie rodziną rodzin. Creating a net of shrines across the world. I tworzymy na całym świecie sieć sanktuariów. And we believe that the home shrine is the greatest gift Shinshan has to offer the church and world. I wierzymy, iż sanktuarium domowe jest największym darem, którym Szenstadt może obdarować Kościół i cały świat. Where marriage and family life is transformed. Gdzie życie małżeńskie i rodziny doświadcza przemiany. United in the natural and supernatural realities. I doświadcza jedności w rzeczywistości naturalnej i nadprzyrodzonej. A true and vital means of conquering the new shore. Taki prawdziwy i żywy środek zdobywania nowego wybrzeża, nowego brzegu. And fostering attachments across oceans and into eternity. I pielęgnuje ono więzi pomiędzy kontynentami, kulturami. Most of you may know of this picture. Yes. Oh. Większość z was myślę, że rozpoznaje to zdjęcie. This photo was taken in May of 1963 when I was 8 years old. Zdjęcie to zostało wykonane w maju roku 63, gdy miałem 9 lat. The Shinshan sisters were looking for land to build a new shrine. Siostry szenstadzkie poszukiwały kawałka ziemi, na którym mogły wybudować nowe sanktuarium. Whenever they found a piece of land, they would ask Father to come out and walk it. Za każdym razem, gdy wynajdywały jakąś działkę, to prosiły ojca Kętelika, aby przyjechał i pospacerował na tym gruncie. And when the Shinshan family found that Father was going to be somewhere, they would all go out and meet him. Gdy rodzina Szynsztacka dowiedziała się, że ojciec miał przybyć w ich okolice, to oczywiście się zbierali. And one Sunday my father took some of us children out to walk with Father. I pewnej niedzieli ojciec zabrał nas na spacer z ojcem Kętelichem. Sometime during the walk, I must have been up next to Father and the picture was taken. W pewnym momencie tego spaceru musiałem akurat znaleźć się blisko ojca i wtedy zrobiono to zdjęcie. Almost everybody asks me, do you remember that moment? And what were you talking about with Father? Prawie wszyscy zapytują mnie, czy pamiętam tą chwilę i o czym wtedy rozmawiałem z ojcem. I always think, well, I could make up a pretty good story, but I don't remember that moment. Zawsze sobie myślę, no mógłbym tutaj sobie stworzyć jakąś piękną historyjkę, ale tak naprawdę nie pamiętam dobrze tej chwili. I remember the day, the crowd of people with Father, but I don't remember that moment. Pamiętam ten dzień, tłum, który się zgromadził wokół ojca, ale nie pamiętam tej chwili. For many years we didn't know that this picture even existed. Przez wiele lat nawet nie mieliśmy świadomości tego, iż to zdjęcie istnieje. It was famous all over Europe and South America already. A zdjęcie to było znane już w całej Europie i Ameryce Południowej. During a retreat that my parents were at, the priest from Germany came and had this picture with him. Pewnego razu, gdy moi rodzice byli na rekolekcjach, pewien kapłan z Niemiec przywiózł ze sobą to właśnie zdjęcie. He wanted to talk about childlikeness and he put the picture in front of the room on his table. Pragnął on mówić o dzieciństwie i ustawił to zdjęcie na stole w swoim pokoju. Immediately my mother saw it and said, I know that boy.
Moja mama od razu to zdjęcie zauważyła i powiedziała, a ja znam tego chłopca. Many times after that, I would be asked to speak about my experiences with Father Kempczinek, and I would always be so embarrassed. Wielokrotnie później proszono mnie, abym mówił właśnie o tej chwili i za każdym razem po prostu się wstydziłem o tym mówić. I would think there must be others more experienced that could give a much better impression of Father Kempczinek than the memories of an 8-year-old boy. Zawsze sobie tak myślałem, no musi być wiele więcej, muszą być jakieś inne osoby bardziej doświadczone, które mogą podzielić się wiele bardziej konkretnym doświadczeniem z ojcem Kempczinkiem niż taki młody 8-latek. But I really didn't understand what this picture said to people. Ale tak naprawdę nie rozumiałem, co takiego ten obraz przekazuje innym ludziom. And a few experiences started to teach me what it meant. I kilka doświadczeń nauczyło mnie zrozumienia, co on, jakie jest jego znaczenie. In 1998, Marge and I went to Rome for the meeting of the movements. W roku 1998 wraz z Margaret udaliśmy się do Rzymu na spotkanie ruchów Kościoła. We were representing Schoenstatt from the United States. My reprezentowaliśmy Schoenstatt ze Stanów Zjednoczonych. And there was a young girl and her grandmother representing Schoenstatt in Brazil. I była tam też młoda dziewczyna i jej babcia, które reprezentowały Schoenstatt z Brazylii. We were sitting at St. Peter's, waiting for John Paul II to come out and say mass. Siedzieliśmy na placu Świętego Piotra i czekaliśmy na Jana Pawła II, aż wyjdzie i zacznie sprawować mszę świętą. Sometime during our conversation, the grandmother from Brazil became all of a sudden realized that I was that boy in the picture. W pewnym momencie naszej rozmowy ta babcia nagle zdała sobie sprawę, że pamięta kto, że to jestem właśnie ja na tym obrazku. And she started crying. I zaczęła płakać. The granddaughter said that that was her grandmother's favorite picture of Father Kempczinek because she always could see herself walking in the hand of Father Kempczinek. Wnuczka powiedziała, że jest jej to ulubione zdjęcie ojca Kempczinka, ponieważ zawsze sobie wyobraża, że to ona właśnie idzie za rękę, trzymana za rękę przez ojca Kempczinka. I had one of those little pictures left in my pocket. And I took it out and signed my name and gave it to the grandmother. Miałem jedno z zdjęć, tych właśnie zdjęć akurat w kieszeni, podpisałem je i przekazałem tej pani. And she started crying all over again. I ona znów zaczęła płakać. It is through experiences like this that I came to understand the meaning of that picture. I poprzez to prawdziwe doświadczenie zacząłem rozumieć znaczenie tej fotografii. That it was a picture that allowed people to come in contact with Father Kempczinek. Mianowicie, iż jest to zdjęcie, które pozwala ludziom nawiązać kontakt z ojcem Kempczinkiem. Many years later, a Schoenstatt sister told me why Father Kempczinek took my hand. Wiele lat później jedna z sióstr szwedzkich powiedziała mi, dlaczego ojciec Kempczinek wziął mnie za rękę. She said that the land that we were walking was rough. It was an old farm field, and father was concerned he might lose his balance. Powiedziała, iż ta ziemia, po której chodziliśmy, była mocno pofałdowana, nierówna. Było to pole pewnego starego gospodarstwa. I ojciec Kempczinek bał się, że może
w pewnym momencie stracić równowagę. And I was up next. He didn't want to take the arm of an adult, so I was there. He took the hand of a child. Nie chciał tutaj wziąć za ramię jakiejś dorosłej osoby. Ja akurat znajdowałem się w pobliżu i skorzystał z pomocy dziecka. So our prayer for you. Oh, it gives a beautiful meditation that we do not only need Father, but Father needs us to be His children. I dzięki temu mamy to takie, taką piękną refleksję, że to nie tylko my potrzebujemy Ojca, ale Ojciec także potrzebuje dzieci. So our prayer for you is that you always remain in the hands of our Father. A więc nasza modlitwa za was to jest właśnie to, że chcemy, abyście zawsze pozostawali w dłoniach naszego Ojca. Whenever you visited Father, He would always give you a little gift. Za każdym razem, gdy składaliśmy wizytę Ojcu, to On dawał nam jakiś malutki podarunek. It might be an apple that He picked from the tree, it might be a rosary that He had in His pocket. To mogło być jabłko, które zerwał z drzewa. To mógł być różaniec, który trzymał w kieszeni. So we have a little gift for you from Father. A picture here. Thank you. I my mamy dla was też taki podarunek. To małe zdjęcie z Ojcem. Bardzo dziękujemy. We would like to ask that if we could, we really didn't bring all enough pictures, I don't think, for to go all around Poland. So if each family could take one, we would appreciate it. Thank you. Nie mamy wystarczająco zdjęć tutaj na rozprowadzenia w Polsce, więc byśmy byli bardzo wdzięczni, gdyby każda rodzina mogła wziąć jedno zdjęcie. Jedno na rodzinę, tak? Jedno na rodzinę zdjęcie. Kochani, pewnie będę wyrazicielem nas wszystkich tutaj obecnych. Przyszło nam w udziale, zaszczytnym udziale podziękować wam. It is our honor to express our thanks to you. Tak się zastanawiałem, co powiedzieć. Nie jest to proste. I was wondering what to say, because it's not easy. Ale przyszła mi na myśl pewna scena z polskiej komedii, pewnie za chwilę. Była taka scena u Karguli Pawlaków. There was this episode with Karguli and Pawlak. These were peasants to neighbors that were fighting. Którzy wybrali się za ocean do Stanów Zjednoczonych do swojego brata. On a certain occasion, they went to the States to visit their brother. Na miejscu okazało się, że brat już nie żyje. And when they arrived, they learned that their brother died some time ago. Jeden z jego przyjaciół powiedział do brata: tyle lat czekaliśmy z żonem na was. And one of their friends said, we had been waiting with John for you for ever so many years. My również tyle lat musieliśmy czekać na was. We too had to wait ever so many years for you. Ale były to lata, czy finał tych lat szczęśliwy. But we are very happy to have you here. Dla nas szczególnie z Beatą. For us, for me and Beata especially. This is my wife. Yeah. Zaczęliśmy niedawno przewodniczącenie naszej wspólnoty, naszej diecezji. Od kilku miesięcy. Recently, a couple of months ago, we took over the leadership of our community in the diocese. Jest to dla nas szczególnym wyróżnieniem, że właśnie na naszej kadencji przyszło nam dziękować, witać za tą piękną lekcję w historii Szenstatu u was w rodzinie, w całej waszej rodzinie, w ogromnej rodzinie. And this is our great privilege that
It is actually that during our terms of office, we had this opportunity to thank you for sharing with us this wonderful history of our family. Piękne, co usłyszeliśmy. This was beautiful, what you've been talking to us about. Pragniemy wam życzyć przede wszystkim zdrowia, żebyście mogli to wszystko, co my usłyszeliśmy. We want to wish you good health, so that everything that you have shared with us, you could. Mogli usłyszeć też inni na świecie, tam gdzie będziecie. You could share with all of the others that you're going to visit all over the world. Mój angielski jest żaden. I don't speak English myself. Ale myślę, że się nie pomylę. Thank you very much. Chcieliśmy podarować szczególną pamiątkę. Nasz ukochany papież Jan Paweł II. This is our beloved Pope John Paul II. Na tle sanktuarium. In the shrine, our local shrine. Jedynym sanktuarium poświęconym przez naszego papieża. And this is the only shrine that was dedicated, that was blessed by our Pope. Jeszcze raz dziękujemy. Jeszcze taki drobiec chcieliśmy dać. And we also wanted to offer this little thing. Ja jeszcze oczywiście wtrącę się mężowi, jak to zwykle bywa. And I want to add my word, as usual, as wives do. Widziałam, że w waszym sanktuarium jest dużo pamiątek, ale myślę, że to nie za duże zdjęcie, które znajdzie swoje skromne miejsce. I saw that you have many souvenirs in your shrine, but I do hope that you will find some place to put this picture. Milwaukee leży nad morzem, nad oceanem, tak? Is Milwaukee located by the ocean? By the Lake Michigan. Michigan. It's a very large lake. Yeah, like the sea. Koszalin, gdzie się znajdujemy. Darłowo, skąd my jesteśmy. Darłowo, where we come from. Mamy tak zwane złoto Bałtyku. We have the so-called gold of the Baltic Sea. I z naszych skromnych zbiorów chcieliśmy ofiarować wam takie dwa elementy. We wanted to offer you these two elements from our modest collection. Bursztyn, potocznie zwany. And this is raised amber. This is amber. Mielibyśmy na środku. Mielibyśmy pragnienie, jeżeli jest to możliwe. Our desire is to. Te bursztyny, jeżeli mogą mieć miejsce w waszym sanktuarium, niech tam się znajdą. If you could place these two pieces of amber in your shrine, you'd be very obliged. To jest taki metal wydany w zeszłym roku na 25-lecie poświęcenia sanktuarium. For the 25th anniversary of dedication of the shrine. Podziękujmy prawami. Jeśli mogę, to chciałabym jeszcze uścisnąć, ale lewą rękę. Tą, którą trzymał ojciec Kantelina. Dziękujemy bardzo. Thank you. Bardzo dziękujemy naprawdę wszystkim tutaj za przybycie, a szczególnie też chcę podziękować w tak szczególny sposób tutaj panu Piotrowi, który doskonale tłumaczył, nie? Naprawdę to jest wielki wysiłek. Myśmy tylko słuchali, a pan po prostu dał z siebie wszystko. Wielkie Bóg zapłać, tak. To teraz jest taka okazja, żeby podejść tutaj do państwa i otrzymać ten obrazek z dedykacją.